Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im. Podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Jezus tak długo pyta Piotra o miłość, aż wyjdzie na zewnątrz jego smutek. Jezusowi jakby nie przeszkadzało to, że Piotr się go zaparł. Nie stawia mu ostrych zarzutów. Pyta jedynie o miłość. Gdy jest miłość, tamto zaparcie się nie było aktem wolnym, do końca uświadomionym, lecz postępowaniem wypełnionym lękiem. Gdzie lęk w człowieku, tam miłość, odwaga, lojalność idą na wygnanie. Nie mogą ujrzeć światła dziennego. Piotr potrzebuje bliskości Jezusa, by wyznać miłość. Potrzebuje usłyszenia Go, Jego pytań, by uświadomić sobie miłość i przywiązanie do nauczyciela. Jezus nie spieszy się, nie przynagla tego momentu, w którym Piotr będzie wyjaśniał, tłumaczył się. Najpierw spożył z nimi śniadanie. Wszystko ma swój czas. Ty wiesz, że cię kocham, mówi Piotr. Chciałoby się, interpretując te słowa, powiedzieć: zawsze tak było, nigdy nie było inaczej. Nigdy nie przestałem, Panie, cię kochać. Nawet gdy się ciebie zapierałem,
również wtedy kochałem Cię. Pozorny paradoks. Ludzie pod wpływem strachu potrafią kłamać, gdy są zdenerwowani, bywają złośliwi, bywają uszczypliwi. Piotr wie, że Jezus jest świadomy Jego miłości. Panie, Ty wiesz. Tylko człowiekowi, który kocha, może być powierzone życie, powołanie, wzrastanie drugiego człowieka. Kochając Boga, nie możemy zapomnieć o słabości, która jest w nas. Osobista słabość i miłość, gdy są przyjęte, sprawiają, że jesteśmy ludzcy. Nie można oddzielać miłości od słabości człowieka. Jest czas opasywania się samemu. Jest również taka godzina, taki czas w życiu naszym, w którym Bóg nas opasuje. Opasywanie się samemu, rozumiane jako decydowanie, chodzenie, gdzie chcę i robienie tego, co wydaje mi się teraz właściwe. Przychodzi jednak czas, gdy Bóg wybiera. Nigdy zapewne nie wybralibyśmy tego, co prowadzi do doświadczenia strapienia. Nigdy sami nie wybieramy tego, co nas poniża, co odbiera nam dobre imię, zasmuca, zniechęca, pozbawia nadziei czy zaufania. Ktoś inny nas opasuje i prowadzi tą drogą, którą iść sami nie chcielibyśmy. A właśnie w taki sposób uwielbiamy Boga, jak On chce, który nas opasuje i prowadzi.